Hej, z tej strony witam was na Natana 97 w kolejnym odcinku z SMBX. W tym odcinku chciałem przejść epizod, który stworzył Bros de Majos o nazwie The Great Escape. No dobrze, zaczynamy od lochu w bólu. Luigi, ja tak dłużej nie mogę, musimy stąd uciekać. Mario, tutaj nie ma dokąd uciec, jesteśmy uwięzieni w lochu Bowsera. Bowser przez radio. Mario i Luigi, nie spać cienia, zrobić mi tutaj szybko nowe filary. Dobra, Mario, masz rację. Uciekamy. Generalnie epizod już znam, ponieważ go przechodziłem i nagrywałem. Niestety coś się popsuło przy nagrywaniu z dźwiękiem, więc nagrywam jeszcze raz. No, epizod nie jest jakiś niesamowicie długi i trudny, więc myślę, że nie powinno być problemów. Oczywiście ciekawe, że zaczynamy nie od Grasslandu jakiegoś, tylko od podziemi. Takich lochów. Coś jak w Panice Hydraulika. I tak jak w Panice Hydraulika, najtrudniejsze są pierwsze etapy, a później jest łatwo. Zresztą zobaczymy. Może żywą tarczę wezmę. A! Tak, nie, jej nie trafiło, no ale na wszelki wypadek, czemu nie? A czy wy przypadkiem nie mieliście budować filarów? No... Tak, mieliśmy, ale stwierdziliśmy, że są spierdalamy, bo tu się nie da żyć. Niech tylko pan się o tym dowie. O, coś tam dialog. Mało tego, zdenerwuję się, bo nie daj się rady z nas pokonać. Przepraszamy, panie. W porządku. No dwa bombomy, ale z drugiej strony mogliśmy praktycznie nawalać kulami ognia, więc jakiej różnicy nie było. Loch bumbuma. Dobra, jesteśmy w drugim lochu Bowsera. Niech sobie w dupę wsadzi to budowanie nowych filarów. Dokładnie. Mam nadzieję, że już nigdy nie będziemy musieli robić coś dla Bowsera. No nie wyglądało, jakbyście musieli, bo byliście w tunelu tam w lochach i sobie szliście. Chyba, że to już było po ich ucieczce. Bo tak to wyglądało, tak po prostu. Dobra, nie chce nam się, idziemy. Generalnie sporo power-upów. W pierwszym i drugim etapie aż tak się nie przydadzą, ale w trzecim już bardziej, bo... No, trzeci i czwarty etap są trudniejsze. Niż te pierwsze dwa. A nie chcę mi się sądzić, bo tutaj w tym epizodzie na początku tylko są same Fire Flower i dopóki mam te, no to... Nie chcę mi się sądzić. No, jest tego trochę, jak widać. Okej. No i tutaj taka sprawa, że walka się zaczyna, nim w ogóle zejdziemy. Polecałbym jednak zrobić, że walka się zacznie dopiero jak tam dalej zeskoczymy na przykład i się blokuje ucieczka. Jak widać, mogliśmy pokonać jednego bumbuma praktycznie od tak. A i co teraz? To koniec bubu, mam high ground, dobra. Więc polecę jednak, żeby walka się tak nie zaczynała. Tak tutaj, tylko trochę dalej, na przykład, że zeskakujemy, bloczki się pojawiały jakieś blokujące nam ucieczkę i wtedy dopiero. I tutaj jednocześnie jest wieża na tym i czaszka na tym samym polu, dziwnie to wygląda. Dziwny loch, to może dlatego tak jest, że dziwny loch. Kolejny loch za nami. Zostały tylko dwa ostatnie. Tak, tylko pamiętaj, że jak już uciekniemy Bowserowi, to trzeba wymyślić plan, jak uwolnić wszystkie porwane tołpy.
Tutaj mamy bloczki do zdobycia, znaczy bloczki, kanony, którymi możemy strzelać, ale nie możemy chyba kucać, jakie mamy, to szczerze mówiąc, wolałbym chyba na razie. Nie. Dobra. Jak widać, tu poziom trudności trochę rośnie w porównaniu do tych pierwszych dwóch poziomów. Nie chcę mi iść tam na górę, bo z tego co pamiętam, też tam są tylko fireflowery, które już mam. Polecałbym autorowi, zamiast tak dawać same fireflowery, spamować nimi, to na przykład, że jak tam wejdziesz na górę, możesz zrobić one-upa, albo listka. Po prostu, no, nie na zasadzie same takie właśnie fireflowery co chwila. W takim razie nie mam po co tam iść, chyba żebym obewał. No nie było tutaj za dużo czasu, ale się udało. Tutaj trochę pusto, szczerze mówiąc. No i też ogólnie tylko bazy bitle i rosinki. Coś bym zdecydowanie dał, jakiś sufit. Chciałbym się pozbyć tej rosinki, bo... Dobra, trochę mi przeszkadzała. Chwila, bo ten bazybitu przeszkadza trochę. Okej. Czemu Mario, jak się kręci nagle magicznie, unicestwia wrogów od razu? Zamiast zmienić ich w skorupę. Nie wiem. Muszę spróbować tak kiedyś skoczyć na kogoś, kręcąc się. I pójdę do więzienia za morderstwo, ale to proszę. Okej. No z tego co widzę, bumbumy nie są tak, że wszystkie naraz, tylko po kolei. Nie ma więcej uciekania, my was powstrzymamy. Dobra Luigi, szykuj się na małe klepanie. Jest ich aż trzech, więc nie wiem czy damy radę. Teraz jest ich dwóch. Nie wiem czy aż, ale jest ich dwóch. Nie! Jak to możliwe? Widzisz, Luigi, nie było aż tak strasznie. Został nam już tylko jeden loch. Drogę! Tak, polecałbym mu jakoś tak właśnie zrobić, że... walka z bossem, pomieszczenie bossa jest jakoś oddzielone od reszty etapu, bo to tak dziwnie wygląda po prostu. Widać było, mogłem sobie na przykład prowokować te bumbumy tak tylko... I też ogólnie dialog się pokazał dopiero później, jak tam dalej poszedłem, mimo że już walczyłem z jednym bumbumem. Więc polecam jakoś trochę to inaczej zrobić. Niebezpieczny loch. Czas na ostatni loch. Z tego co wiem, to są tutaj elitarni strażnicy, więc nie będzie łatwo. Luigi, przeszliśmy przez trzy lochy? A nawet nas nie tknęli. Czemu tutaj mielibyśmy nie dać? Bo to ostatni loch. I tak jak wspomniałem, są tutaj elitarni strażnicy. No dialogi nie są jak na to, co Bros de Majos mi wypisuje na Discordzie. To jego dialogi są dość normalne. A, moja ulubiona rzecz. Znajdź właściwe przejście. Myślałem, że no. Że bloczki tu do wybicia. Patrzcie na ten, patrzcie na Place'a. Wybije się po tej skorupie.
Prawie mi wyszło. Okej. No to chyba dobra droga, bo jestem na samej górze, zobaczymy. It has to be this way. O kurde. Dobra, nie wybijam, bo to pewnie Fireflower wolę zachować, jakby co. Okej. O ty. Zjebałem to, ale dobra. O! No w sumie. Listek i Fireflower, czemu nie? Nie mogę zajść Bowsera, jeśli mnie pokonacie, to uciekniecie z jego lochów, a ja nie mogę do tego dopuścić. Cóż, mam dla ciebie smutną informację, bo pokonaliśmy przed chwilą trzech twoich kolegów. Więc z tobą nie będzie żadnego problemu. No nie wiem, z nim może nie, ale... Ze spamem hamę, bro. Już tak. Aha. Nie, to nie może się dziać! Zawiodłem swojego pana! Dobra, Luigi, po raz stąd spierdalać. Masz rację. Tak bym polecał te hamę, bro. Bo jak widać, one chodziły i one same spadły do lawy. Nawet ich nie tknąłem. Dać, żeby po prostu się nie ruszały, jak mają rzeczywiście stanowić zagrożenie. Przejście do zielonych. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o lochy. Najtrudniejsze za nami, tak. Teraz już będzie łatwo. Rzeczywiście nawet tutaj mamy bardzo łatwy poziom, ale ogólnie już reszta epizodu jest łatwiejsza niż te lochy. Nareszcie, wolność. Jak dawno mi brakowało świeżego powietrza. Czas na mały spacer, jak za starych, dobrych czasów. I z jakiegoś powodu przez loch spamował Bruce DeMaio z Fireflowerem, a tu będzie spamował grzybkiem przez dłuższy czas. No ale jest dość prosto, więc ani słowa. No. No generalnie wiem, że to ma być dość łatwe, ale trochę bym dał mniej tych power-upów. No generalnie, no ja też tak mam, że często daję masę power-upów, ale... Po prostu polecam nie robić tego, co ja... W niektórych momentach. Nie mówię oczywiście też, żeby było w drugą stronę, że nie dostajemy w ogóle power-upów, ale no. Może nie aż tyle. No dobrze. Trochę dziwne, że jesteśmy niby na pustyni, ale no. Mamy takie grasslandowe. Mapa świata nie jest zła w sumie. Tak, nachodziło się tamta wieża na czaszkę, a tak tutaj, no nie jest źle. Ta wieża te wzgórze. Jeszcze 247 km, już niedaleko. To dla ciebie mało? No dobrze. Ej, grzybek kolejny. Nie, nic tu nie ma. No, no i właśnie, no i mamy tajne miejsce do doskoczenia, gdzie są po prostu dwa grzyby. I tyle. To też tak dziwnie to wygląda, jeśli chodzi o bonusy tutaj. W tym... epizodzie.
dzikie wzgórze. To już nie są po prostu trawiaste wzgórze. To są dzikie. 168. Niemożliwe. Przeszliśmy już 79 kilometrów? Niemożliwe. Sprawdź jeszcze raz. Wszystko się zgadza. Przeszliśmy już 79 kilometrów. I tak teraz już to będą dialogi na cały epizod. Ile kilometrów? Tyle. Jak to tyle? No tyle. No ale nie, no niemożliwe. No tyle, no. No ale przecież nie może być tyle, skoro no nie ma tyle. No ale no jest tyle. Dobra, spierdalaj. Nie no, może bez tamtego. Nie pamiętam, zobaczymy. Tak, no zdecydowanie trochę ograniczyć power-upy. Nawet ja tyle nie daję, a mimo wszystko powiedziałbym, że trochę trudniejsze etapy niektóre moje były. No, coś takiego. Tu ja wiem, że życia w SMBX nie są aż tak ważne, ale już przynajmniej fajny licznik rośnie tam w lewym górnym rogu. A te grzyby to te, no niby punkty, ale pff. Nie wiem, te punkty są tak użyteczne. Myślę, że życia mimo wszystko są bać. Tutaj trochę pusto, dałbym jakieś osinki i tak po prostu mamy bomby. Ale oczywiście, no, tak ganie, ale muszę przyznać, że level design jest zły, no. Mimo wszystko coś stara się już nie robić Bros de Majos. Nie wiem, czy to jego pierwszy epizod, coś mi się zdaje, że coś robił, ale nie pamiętam co. O, tu są dwa wyjścia, co? No dobrze, podziemia rur. To zejdźmy najpierw na prawo. I tak chyba trzeba będzie dwa razy przejść etap, żeby mieć wszystko odblokowane. No tak, to wygląda jakby trzeba było przejść z drugiej strony, ale nie. Jej, one up. Super. No i to było zwykłe przejście. Lecimy jeszcze raz. No tutaj też tak na przykład pusto bym coś dał. Jakieś przejście, przepraszam. No tak, ten etap wygląda idealnie, jak taki, co byśmy mieli przejść na zasadzie, że wychodzimy z drugiej strony, ale nie. Nic takiego. Podoba mi się ten efekt, że efekt dziurki od klucza, jak normalnie w SMW. Nie jest to etap, ale tak, taką miałbym sugestię o Good Fire Flower, że może ten klucz znajdujemy w innym miejscu w etapie i tam donosimy i wskakujemy trampoliną, a nie, że jest w tym samym miejscu, w tej samej sekcji, tylko musimy trochę z nim poskakać. Byłoby to, myślę, trochę ciekawsze, o. I tak więcej eksploracji by było w tych podziemiach, ale ogólnie było w porządku. Wielka ceglana ściana. Ile jeszcze kilometrów? 164.
Jej, hajs. A i tutaj polecam nie schodzić, bo to tak wygląda, jakbyśmy mieli użyć tych bazy bitu. Jednak jak tam, z tego co pamiętam, się niszczyło, to po prostu... Nic tam nie było na dole i się nie dało już zawrócić. Chyba, że wszedłem w złą dziurę, ale jak po prostu przejdziemy, to przechodzimy dalej w etapie, więc nie wiem, po co to wszystko ostatecznie. Żegnaj, skorupo. Byłaś dobrą skorupą. No i kolejny one-up. Jej! Okej. Koszmarna kraina Sapkony. Sapkonu? Ile jeszcze? 123 km. Dziwne, że tamten króciutki etap gazlandowy najwięcej kilometrów pokonał, ale okej. No i mamy Sapkon. Tutaj znowu tak może trochę płasko. Chyba daruję sobie tego Fireflowera, mam ich trochę. O, albo nie, jednak myślę, że ten Fireflower jest bardzo ciekawy. Dobra. Będę miał jednego z SMB1 i jednego z SMB3. Wow. A no tak, zapomniałem, że przecież przecińcy Super Mario Bros. 2 mają gdzieś twoje kule ognia. To tylko jest po to, żeby trochę więcej wytrwać. Ten Exi tak trochę nie pasuje, bo to tak po prostu z SMB3 może, nie wiem, jakoś walkę z Birdo albo coś. Zagubiony labirynt rurowy. Nogi mi dętwieją. Nie pierdol, tylko idź. Ludzi nie wyrażę się, to jest kulturalny epizod. W scenie jest tak, że co chwila w dialogu jest jakiś spierdalamy, pierdol się. No. Ile hajsu, no proszę. O, tutaj mamy takie właśnie wyrodzenie z drugiej strony. O ty. To jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Jak teraz którędy? Spróbujmy tędy, no bo w górę. Czyli musi być lepsze, no bo w górę idzie. Ajajaj. Ui. Nie wiem, czy jestem w stanie zrobić tego Fireflowera. Zaraz. W sensie, jak rzucę tego Fireflowera i się okaże, że... I
się okaże, że on przeniknie tak przez te łyły wszystkie. To będzie kiepsko. Okej, udało się. No też cię bardzo lubię, no. No tak poskakują słodko, tak. Jej. Lubimy cię. Te krzaczki to wystają z chmurek, ale okej. Super! Niesamowita kraina! Że co, że będę mógł stanąć tutaj i przeniknąć? Nie. A z tego co powiem, tam tutaj był zbugowany warp. I jak przeszliśmy tam na dół do rury, to już się nie dało wydostać, nie wiem czemu. Chyba zapomniał wsadzić warpa. Nie wiem, ten Goomba chciał sobie tylko tak stanąć, a ja go zabiłem. Coś tam było? A! Po prostu fire flower, okej. Tak jeden zarzut do tych etapów, tak trochę się teraz powtarzać zaczynają, bym powiedział. No mieliśmy te cztery lochy najpierw, no to też już tak na zasadzie cztery dość podobne etapy i teraz... Do wyspy zostało 45 km, to już niedaleko, a teraz też znowu na zasadzie same takie no... Same gaslandy. Albo same podziemia. No ten subcon to było takie lekkie urozmaicenie. Oby coś więcej było. No już przechodziliśmy przez pustynię. Może taki etap pustynny. Albo kilka takich pustynnych, jakaś piramida, coś takiego. Chodzi po prostu o to, że te etapy mało się różnią, no. No mamy teraz już jakiegoś hamy, było to okej, okay, ale wciąż. Oczywiście nie są to źle zbudowane etapy, ale... No mówię, no jak tak cały czas po kolei gamy podobne tego, te etapy, to po prostu już przestaje odróżniać. Co grałem, no i tutaj będą dwa wyjścia, co? No, no i właśnie tutaj widzę coś takiego zrobił, że... Jest wyjście, ale musimy jeszcze znaleźć klucz. A gdzie był klucz? Nawet nie pamiętam, może gdzieś tu? No spróbujmy na gdzieś dalej, tam było najwyżej po prostu. I tak będę musiał przejść dwa razy tu. Mała różnica. A tu będziemy mogli wrócić z kluczem, co? A jest coś tam na boku, czy nie ma? Uhuhu. Hmm.
No to na razie zwykłe zakończenie etapu. Jeszcze musimy znaleźć klucz. No to sprawdzamy rury. Jest tyle tych rur, że pewnie coś jest. O! Nic tu nie ma. Ale tu już jest. O, miło z jego strony, że dał nam strzałkę. I to nie jest fałszywa strzałka. No to pozostaje tylko z tym się udać, gdzie trzeba. Mogłem rzucić tym kluczem wcześniej, ale dobra. Ojej. Jakby auto nie dawał power-upów co chwila, to mi się zaczął martwić. No i miło z jego strony, że dał tam na tej sekcji, widzę, no. Wyjście tutaj, by się okazało, że nie tam jest klucz i chcemy jednak wrócić. O, wszystkie monety ze sobą wziąłem, fajnie. Dostanę coś za to? Chyba nie. Trochę długa ścieżka do bonusu. Rowy bonus. Tanuki. Na szkole może wezmę jedno tanuki. Jeden nice block. Okej. Mega jaskinia. 7 kilometrów. Szybko, tu już niedaleko. O, tutaj ice block się zdecydowanie bardziej przyda niż fire flower. No, no to czekamy. Jej, Fireflower. O, fajnie, że dał, że skorupa się zabija, żebyśmy nie musieli się martwić. O, chwila, bo zaraz spadnę, bo się ześliznę z tego bloku. O, zabrakło jednego do one-upa. Chyba jednego. O, zrobię bez trampoliny. A, może jednak nie zrobię. Dobra, to było wyjątkowo głupie z mojej strony. Ale ważne, że się nie zabiłem, zgaduję. Ceglana jaskinia. No, no i właśnie też jaskiń nagle się zaczyna robić dużo. Bye.
O, można niby tędy. A. Chwila, bo mi za chwilę coś spali na głowę, nie? Okej. O, bez latania ciężko byłoby to zgadnąć wszystko. O, przynajmniej coś robimy innego rzeczywiście. Może by dał jakichś wrogów tutaj, między tymi bloczkami. Coś w tym stylu może. No, zdecydowanie dałbym jakichś wrogów. No, chodź ze mną do mety. Nie chcę cię zabijać. Ale muszę. No chyba, żeby wyszedł za ekran, ale... Nie. Podziemne miasto Rur. 1 kilometr. Pierdoli, pierolisz. Ludzi traci, mówią o wulgaryzmach. No i znowu jaskinie. No właśnie, no mówię tak... Trochę bym powiedział, stagnacja się wkrada. Za dużo się, za bardzo się powtarzają sematy leveli. Wiadomo, że to są to inne levele, ale sematy się moim zdaniem za bardzo powtarzają. Bo same poziomy, muszę przyznać, nie są źle zbudowane. Coś tam czasami, wiadomo, się trafi dziwnego, ale ogólnie muszę przyznać, niezła robota. Szczególnie, że nie wiedziałem, żeby Bros de Majos jakoś strasznie dużo tych etapów robił. Więc też nie mogę powiedzieć, że źle mi się gra, bo gra się dobrze. Tylko no właśnie mówię, jakby tak inny trochę schemat zrobić. Etapów, a nie tylko albo jaskinie, albo grassland faktycznie jest. No jeszcze były lochy na początku. O nie, Nifleplant, o nie. Okej. O! Kamerka mi się zacięła fajnie. Nie wiem czemu, ale się zacięła. Nie wiem, od czego to zależy. Kto wie? Super wyspa. Na nią trochę poruszam, ale po prostu nie chcę jej już. A! Nie wiem dlaczego, może to jest błąd OBS-a. Nawet deaktywowałem, nie aktywowałem kamerkę, a ona po prostu zmienia obrazek. Trochę creepy. Jeszcze tylko parę metrów i będziemy na wolności. Mam nadzieję, że Bowser nas nie znajdzie na tej wyspie. Na pewno nie, jesteśmy 320 km jego bazy. O, no i właśnie teraz właśnie jest Super Mario World. I to według mnie fajne. Coś innego rzeczywiście. Niby też Grasslandy, ale Super Mario Worldowe, więc coś jednak mimo wszystko inaczej to wygląda. Dzięki. Znaczy, tak, jeśli chodzi o power-upy, to jedynie jak zdobędziemy tamtą
no, dostęp do tamtego domku po ukończeniu tego klucza długiego. To jest coś innego, a tak to cały czas tylko Fireflower albo grzyb. Galumby. Tutaj te ruły chyba są super mają dłuższe. To bym dał może inne trochę. No to by mnie na nie trafiło to, ale okej. Wolność! Luigi, to jest to, wolność czeka za rogiem. Na pewno chcemy iść na wolność? Tak! Ty mnie jeszcze pytasz? No to chodźmy. A wy nie jesteście już na wolności? No nie wiem. W każdym razie... to byłoby na tyle. Co mogę powiedzieć? No, nie był to zły epizod. Zakończenie takie śmieszne trochę tak po prostu na zasadzie. No dobra. Udało nam się. No dobra, spoko. I tyle. Poziom trudności dziwny. Pierwsze etapy najtrudniejsze, później coraz łatwiej. Znaczy może nie tak coraz łatwiej, ale na zasadzie po już tych czterech lochach pierwszych to... które są dość trudne, to nagle tak poziom trudności jest dużo mniejszy, już praktycznie nie rośnie, jest cały czas taki sam mały. No ale w porządku w takim razie. Level design nie był zły, tylko jak mówię, za bardzo się powtarzały schematy poziomów cały czas praktycznie, albo Grassland, albo jaskinie. Już tych lochów później nie było. Przydałoby się na przykład więcej tych Super Mario World, albo więcej może Subconu, może jakieś podwodne poziomy, jakieś pustynie, coś takiego. Ale ogólnie, no nie było źle. Podobał mi się epizod i życzę autorowi powodzenia w tworzeniu dalszych etapów. Dobrze, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Polab Kuczaba, Wojtas do Polab, Dawid Play 22, Nuevi, Filipeson, Victor Play Games, Ingmajo Dreszok, Pankaj LPS, Nesone X, Filip Szymczak, Beznazwy, Żółbotny, Lil Pomidor, Kozgain.pl, Piotr Harduch, Michoła, XGMX, Timok.pl, Kuprzy, Magierkowka 12, Kłaski 11, Bartek ADM, Xblack i Baczefire, Playerzy 14 na 26, Szymeczek.pl, Michoaj Games, Damno Demus, Mr. Jalapeno, Tomek 8 czy 9, 8 czy 9, Bandax, Janek 06, Filip M. Filip Busta Muć, Mario Forever. Jeszcze jakiś debug mi wyrzucił, ale to już nieważne w sumie. Debug, nic nie ma napisane ani tak, albo nie, po prostu puste same okienka. No dobra, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!